Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada, zasługuje na to, aby cieszyć się, aby radować, aby przeżywać to święto w duchu pogodnym. Dlatego dziś, w ramach obchodów tego święta, zaprosiłem specjalnego gościa, a więc zaczynamy. Witam w studio Jana Żaryna, profesora Jana Żaryna, dyrektora Instytutu Myśli Narodowej. Cała nazwa Instytut Dziedzictwa, dziedzictwa Myśli narodowej, narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zgadza się. Nie wiem, czy w rankingu na najdłuższą nazwę Instytutu oddajęliście pierwsze miejsce, czy drugie. <grym> Niestety nikt takiego rankingu nie zbudował i nie zaproponował, ale mielibyśmy miejsce w czołówce na pewno. <grym> na pewno. Tak jest. Profesorze drogi, dlaczego tak ważne było podkreślenie tych dwóch postaci w nazwie Instytutu? To przede wszystkim niezwykle ważne postacie z punktu widzenia właśnie tego dnia, 11 listopada, bo bez wątpienia bez ich wysiłku, talentów, niezwykłej błyskotliwości, także przewidywania następstw politycznych nie bylibyśmy wolni i niepodlegli w 1918 roku, ponieważ to dzięki nim, dzięki Komitetowi Narodowemu, Polskiemu, który istniał we Francji, nie tylko y, odzyskaliśmy niepodległość, ale wygraliśmy I wojnę światową. Proszę zobaczyć, Jesteśmy... po 123 latach nie mieliśmy państwa jeszcze go nie było tak, że w listopadzie 1918 roku, bo uznanie państwa polskiego nastąpiło Na dopiero, dopiero... Podczas konferencji wersalskiej, gdy powstał rząd Ignacego Jana Paderewskiego i Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, wszystkie zwycięskie państwa dopiero wtedy uznały państwowość polską i myśmy nie tylko ją uzyskali, ale jeszcze na dodatek wygraliśmy I wojnę światową, bo Kongres Wersalski obejmował 29 państw, tylko i wyłącznie te państwa były reprezentowane, które wygrały wojnę. Nie było, pod, z punktu widzenia historii Polski, drugiego takiego fenomenu, żebyśmy nie mieli swojego państwa i jeszcze wygrali wojnę. I to światową, bo przypomnę, że w II wojnie światowej niestety ofiary były makabryczne ze strony polskiej. Zginęło 6 zaangażowanie milionów. Za, na zaangażowanie na wszystkich, na wszystkich frontach. A wojnę żeśmy przegrali. Więc I jest... jeśli bilansujemy te zyski i straty narodu polskiego, to oczywiście 123 lata niewoli, insurrekcje, powstania, które miały swoje dramatyczne konsekwencje. Były oczywiście olbrzymie straty wśród elit polskich, ale możemy sobie powiedzieć, że przynajmniej wtedy, w listopadzie 1918 roku, mimo że do tej niepodległej szliśmy w róż z różnych kierunków, bo tak. rzecz jasna nie chcę wykluczać Piłsudskiego i tej strony zaangażowania się patriotycznego to jednak dzięki właśnie Dmowskiemu i Paderewskiemu staliśmy się tym zwycięskim państwem mającym dopiero parę dni tygodni hmm. swojego żywota. Czyli można powiedzieć strategia militarna Piłsudskiego, strategia dyplomatyczna Dmowskiego, ale też w jakimś sensie Paderewskiego i ogromna determinacja oraz to ten można powiedzieć soft power, który Paderewski reprezentował. Ta miękka siła mm -hmm. polskiej dyplomacji, polskiego, wyraźnej obecności na salonach możnych tego świata, gdy Polski nie było, tak? Paderewski. To Zgadza jest też się. fenomen ta też dyplomacja fenomen. przez fortepian, tak. przez muzykę, tak. przez jego niezwykłą osobowość. Mm -hmm. Trzeba pamiętać, że Paderewski był niewątpliwie celebrytą, to znaczy tak. człowiekiem niezwykle znanym, popularnym. Te wszystkie opowieści, one są prawdziwe. Tak. Dziewczyny podbiegające do niego z nożyczkami, żeby chociaż kosmyk włosów zdobyć, te jak później Bitelsi w tak, naszych tak, tak. czasach, czy dzisiaj także y, wielcy celebryci mający swoje talenty. I Ignacy Jan Paderewski te swoje autentyczne talenta oddaje narodowi polskiemu, staje się człowiekiem walczącym. Na arenie politycznej w Stanach Zjednoczonych o to, żeby z jednej strony Roosevelt yy, Przepraszam, Wilson, oczywiście, żeby Wilson wprowadził jako trzynasty punkt y, swoich y, planów y, pokojowych punkt dotyczący y, wskrzeszenia polskiej niepodległej z wolnym dostępem do morza, a z drugiej strony, jest współtwórcą razem z Dmowskim armii Polskiej. Tak. To jest też bardzo ważna. nie tylko bo, swój talent, tak. nie tylko swoje relacje i stosunki, ale Kasy, ogromne środki I finansowe. ogromne pieniądze, To był tak bardzo bogaty człowiek. Tak, ale jeśli chodzi o pieniądze, to warto też podkreślić rolę Maurycego Zamoyskiego, czyli prawej ręki Romana Dmowskiego w Komitecie Narodowym Polskim, bo to jego majątki stały się podstawą wypłacania pieniędzy na prowadzenie działalności dyplomatycznej. Dmowski pojawia się na zachodzie. W 1915 roku i ma olbrzymią, błyskotliwą umysłowość. Wszyscy po stronie polskiej wiedzą, że to jest prezes, który ma prowadzić polską politykę zagraniczną i starać się o to, żebyśmy odzyskali niepodległość, ale za pieniądze nie Dmoskiego. Dmoski jest człowiekiem bez żadnych pieniędzy do końca życia. Zresztą, jak wiadomo, umiera. W Drozdowie, w majątku nie swoim, tylko tak. zaprzyjaźnionej rodziny lutosławskich. Ale to Zamojski daje te pieniądze, daje tą rękojmię, że polska dyplomacja w Londynie, w Paryżu, we Włoszech, w Szwajcarii, prowadzona na różnych frontach dyplomatycznych. Rozmów no, będzie finansowana przez y, niego i jego majątek. Rodzinny, osobisty, to wybitna polska rodzina Zamoński. Profesorze, drogi, tam jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Ci, którzy jeżdżą na, na narty do, do Zakopanego. A oczywiście <grym>, też muszą <grym, pamiętać <grym, o tym, że nie byłoby zakopanego po tej stronie tak granicy. Jest. Gdyby nie, nie Władysław <grym>, Zamoyski z kolei. Po prostu inny, by ją kupił Tak. Go. Inny zamojski, który nie tylko wygrał procesy z Węgrami, ale także przekazał tę własność na rzecz Rzeczpospolitej. I też przypomnijmy, bo to jest też bardzo ciekawa historia, że tam ta Zakopiańska Republika, która powstaje w 1918 roku, większość tej społeczności to jest społeczność zaangażowana po stronie obozu narodowego. Ale widzą na miejscu człowieka, który jest ikoną dla polskiej sprawy, czyli Stefana Żeromskiego, niegdyś przyjaciela Romana Dmowskiego, ale wtedy już ta przyjaźń się skończyła. Ale jego mianują prezydentem Zakopiańskiej Republiki. Mimo że politycznie to nie zawsze tam się zgadzało, <śmiennie> jeśli chodzi o wybory światopoglądowe. Tak, ale, ale właśnie. Ponad tymi wyborami y, światopoglądowymi y, stała jednak sprawa Polska i to było najważniejsze. To zresztą ostatecznie też doprowadziło do tego y, sojuszu, choć wymuszonego, ale niewątpliwie y, taktycznie y, bardzo ważnego między Piłsudskim a Dmoskim, co doprowadziło do powstania rządu Ignacego Jana Paderewskiego w połowie stycznia. 1919 roku i dzięki temu właśnie staliśmy się zwycięzcami w pierwszej wojnie światowej. Wzdycham z rozrzewnieniem, tak dlatego, że patrząc na dzisiejszą scenę polityczną, e, czego możemy się uczyć od tych wielkich mężów stanu? Możemy się uczyć niewątpliwie tego, że każdy z nich miał swoje cele, ambicje. Niewątpliwie byli różnicę. to ludzie i różnice tak. i oni się niewątpliwie spierali o rzeczy z punktu widzenia politycznego zasadnicze, ale jednocześnie Polska była dla nich na pewno najważniejsza i nawet jak inaczej definiowali e, drogę przeciwników. E, Dmowski miał bardzo krytyczne zdanie na temat Piłsudskiego, nie ma cienia wątpliwości, szczególnie oczywiście za rok 1920, bo to był ten moment przegrana e, wyprawy Kijowskiej, e, upadek polskiego znaczenia na arenie międzynarodowej bo to konferencja w Spa w Lipcu 20 roku pokazała miał powody do tego żeby mieć swoje pretensje do Józefa Piłsudskiego ale niemniej wiedział i w 1918 19 roku zdawał sobie sprawę że bez niego jako naczelnika państwa nie zostanie uformowana właściwie władza w kraju jest taki bardzo ciekawy zapis na konferencji wersalskiej gdzie Francuzi, Brytyjczycy mają do niego pretensje. Dlaczego socjalistom oddaliście władzę jesienią 18 roku, czyli Piłsudskiemu, tak. czyli zwolennikowi Niemiec i Austrii? Tak. Na co y, Dmoski odpowiada, jak to dlaczego? A jak mieliśmy się bronić przed bolszewicką nawałnicą, która mogła na nas spaść? To co? Miał konserwatysta i arystokrata stać na czele rządu, czy niepodległościowiec, który miał poglądy socjalistyczne i mógł. Dojść do warstw ludowych i przekonać się o tym, że niepodległa jest ważniejsza. Także to są też takie umiejętne y, widzenie Taktyczne. także przeciwników swoich politycznych, do tego, że wspólnie mają jednak coś ważniejszego światu do powiedzenia. Jest też taka bardzo ciekawa opowieść, jak Dmowski umiera w 1939 roku i y, jeden dziennikarz francuski Pisze wspomnienie o Moskim, ale jednocześnie pamięta też o Piłsudskim, bo zmarł w 1935 i pisze takie e, bardzo sympatyczne zdanie. Dlaczego ci ludzie, tacy wielcy, dlaczego nie mogli się połączyć? Gdyby się połączyli, to Polska byłaby niezwykle ważnym, pięknym krajem na arenie międzynarodowej. I jaka to jest szkoda, że tych dwóch wielkich ludzi nie potrafiło przez całe życie iść tą samą ścieżką, jak... W tym krótkim okresie 1919 roku. Mówi pan przez całe życie, nie mniej w tych najistotniejszych momentach, gdy ważyła się niepodległość, gdy ważyło się odzyskanie tej no, suwerenności. Potrafili się połączyć, potrafili mówić jednym głosem, potrafili działać w tej samej sprawie. Tak jest, potrafili i trzeba też powiedzieć, że Piłsudski wysyłając na konferencję wersalską po tej umowie z Padereckim i Dmoskim swoich przedstawicieli na czele z doktorem Dłuskim, zdał sobie sprawę, że oni muszą podporządkować się Dmoskiemu i Padereckiemu. I jest takie świadectwo. Dłuski pisze. W swoich wspomnieniach, że było dla nas oczywiste. Jak zobaczyliśmy, jaka jest pozycja Dmoskiego na arenie międzynarodowej, że my nie jesteśmy tu po to, żeby kopać dołki pod nim. Odwrotnie. My go od początku do końca będziemy wspierać. Fantastyczna rzecz. Ja pamiętam no, odzyskanie niepodległości to drugie, ten 89 rok, częściowo wolne wybory, później realnie wolne wybory. Ale pamiętam również atmosferę, dorasta, żyliśmy wtedy w atmosferze, ta Polska wykluwała się, ta nowa demokratyczna Polska wykluwała się w, przy akompaniamencie takich kilku zaklęć. Zaklęcie pierwsze to było wybierzmy przyszłość. Zaklęcie drugie to było, że historia to jest usiana tą martyrologią, ciągle te krew, bangiety, bagnety, bandaże, okopy, czaszki, trupie, czaszki rd, rdzwawe i tak dalej, jakieś straszne kule i, i ten. I trzecia rzecz, trzecia rzecz pod tytułem, że jakby słowo naród tak, było takie podejrzane, że po Holokauście słowo naród to właściwie nie powinno się już mówić. Że cywilizowani Europejczycy unikają tego słowa. Czy pamięta Pan tamtą narrację i dlaczego, jak bardzo ona zdeformowała później te pierwsze lata III Rzeczypospolitej. W sensie pewnej myśli historycznej, myślenia, widzenia tego i edukacji również. Bo to się przekładało na na postawy, na, na, na to, co uczyła szkoła, jak wyglądały podręczniki polskie. Tak, bez wątpienia w latach 90. doszło do takiego medialno-propagandowego sojuszu między postkomunistami a częścią środowisk solidarnościowych. Utożsamiamy je przede wszystkim z Gazetą Wyborczą i postacią Adama Michnika. Którzy bez wątpienia w tym czasie straszyli nas, Polaków, żeby e, nie dopuścić do wytworzenia w nas patriotyzmu opartego na naszej faktycznej tradycji, na naszej faktycznej historii. Straszono nas izmami, że z polskiej duszy wydobędą się nacjonalizm, szowinizm, antysemityzm wszystkie te obrzydliwości, które miały rzekomo charakteryzować naród polski sprzed 1945 roku. I to było oczywiście fałsz historyczny, obrzydliwy, żeby była jasność, ale ze względu na olbrzymi nacisk tych środowisk na naszą zbiorową mentalność tuby, tak. i takie tuby, to spowodowało bardzo daleko idące wycofanie się narodu polskiego, także części elit, także naszych, prawicowych, wycofanie się z tego posłannictwa które polegało na tym, że powinniśmy odbudować prawdziwą pamięć o naszej przeszłości. I praktycznie z mojej perspektywy jako historyka, te najważniejsze e, przeciwdziałania, które e, zostały wytyczone przez naszą stronę, to dopiero powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, to dopiero zwycięstwa w 2005 roku Prawa i Sprawiedliwości, to prezydentura najpierw w Warszawie, Lecha Kaczyńskiego, a potem prezydentura w państwie polskim. To były działania, postacie, konkretne osoby. Także mam nadzieję, że ostatecznie też i mój Instytut, Instytut Dziedzictwa no Myśli właśnie, bo... Narodowej, które stanęły przeciwko tej narracji wstydu i postanowiliśmy wprowadzić, także poprzez Święto Żołnierzy Wyklętych, wprowadzić piękną opowieść o wielkim europejskim narodzie. Które ma prawo do tego, żeby Polska była wielka, żeby Polacy byli bogaci, żeby mogli stanowić niewątpliwie dumę także dla e, Europy, ponieważ mamy też coś w Europie do zaproponowania czyli odwrócenia tej całej tej narracji. mechaniki no, no, no. narracji, która miała spowodować, żebyśmy byli mentalnymi dalej niewolnikami, jak w PRL-u. Ja przywołuję ten kontekst tych wczesnych lat 90., ale też właściwie też w początku lat naszego tysiąclecia, lat dwutysięcznych, żebyśmy oczywiście myśmy mieli ogromne uniesienia i wspaniałe wzloty w momencie, kiedy przyjeżdżał Jan Paweł II, te wielkie pielgrzymki, wielkie zgromadzenia, czuliśmy się razem, widzieliśmy, że te spotkania z Ojcem Świętym i spotkania nas wzajemne, widzieliśmy się lepszymi niż sami o sobie myśleliśmy. Mm. I dopiero I dopiero jak nie poznamy tego kontekstu, to też nie zrozumiemy, jak ważne było powołanie takiej placówki, no bo to jest nareszcie... Oczywiście, bardzo dobrze, że Pan Profesor przypomina postać Lecha Kaczyńskiego, no przecież takim wyłomem w tym i takim pokazaniem, że można inaczej, było już powsta Muzeum Powstania Warszawskiego, Oczywiście. które – pach! – wystrzeliło i, tak, i nagle był gigantyczny sukces frekwencyjny. Później ten oddolny ruch żołnierzy wyklętych na stadionach obrzydzany, tak? Bo to kibice to była najstraszniejsza zakała, tak coś z kimś, jest. w ogóle nie wolno mhm. było się pokazać na mieście i przyznać. No to jest to trochę jak ten, który wyciągał ostatnio swoim znajomym z portfeli karty Orlenu, kto ma sprawdzać i wy, wy, wyganiał za drzwi, to mhm. pokazanie się z kibicem albo przyznanie się do tego, że się chodzi na mecze Legii albo coś, to było straszne. Niemniej ta to co, to, co pan nazywa tą pedagogiką wstydu, tak? została przełamana. Instytut miał bardzo konkretne zadania. Gdzie byśmy, jak byśmy wymienili te priorytety? Tak, priorytety to przede wszystkim prezentacja dziedzictwa obozu narodowego i katolicyzmu społecznego, czyli historii Polski przede wszystkim. II połowy XIX wieku i całego wieku XX. To dziedzictwo obozu narodowego, to oczywiście Liga Polska, Liga Narodowa. To właśnie rola Romana Dmowskiego jako wybitnego dyplomaty polskiego. Ja go stawiam w takiej trójce najwybitniejszych polskich dyplomatów wszechczasów, czyli Adam Jerzy Czartoryski, Roman Dmowski i kardynał Stefan Wyszyński. Uważam, że to mieliśmy szczęście, że mieliśmy takich wybitnych. Ludzi, choć oczywiście Stefan Wyszyński na pewno by nie chciał się nazywać Dyplomat. politykiem i dyplomatą, ale tym niemniej był niezwykle utalentowany w rozumieniu rzeczywistości geopolitycznej, w ogóle politycznej, tak. jako takiej. A więc Roman Dmowski, obóz narodowy, jako Jeden z tych, które kreowały II Rzeczpospolitą, choć w kontrze do obozu belwederskiego. Niezwykła samorządność, młodzież wszechpolska, wiele stowarzyszeń różnorodnych, które były nadzorowane w jakiejś mierze przez obóz narodowy, ale były wynikiem spontaniczności oddolnej. I to wydawnictwa. Wydawnictwa, oczywiście. Ogromny sukces prasy. E, wspaniałe prasy, Gazeta Warszawska, Kurier Warszawski, no można mnożyć tak. te tytuły w drugiej RP, które były pod władzą, przynajmniej mentalną, obozu narodowego. Także Miał tego ducha. rzecz jasna: Szaniec, Stafeta, no bardzo wiele e, tych pism młodych narodowców. Druga wojna światowa, gdzie obóz narodowy był jedną z części najważniejszych polskiego państwa podziemnego, gdzie prowadzono walkę zarówno z okupantem niemieckim, jak i z okupantem sowieckim. Tak. Potem żołnierze wyklęci z pułkownikiem Kasznicą, z kapitanem. Lechem Neymanem to te ofiary w maju 1948 zostali zgładzeni na łączce. Profesor Krzysztof Szwagrzyk ich odnalaz, odnalazł a wydobył a Lech, i z tej, nie wydobył z tej niepamięci a, i z tej, gliny, i z tej tak? gliny. A Lech Neyman to jest osoba, która w czasie II wojny światowej napisała najbardziej dokładny opis y, tego celu wojennego pod tytułem odzyskanie ziem zachodnich i północnych. To Lech Neyman to Narodowe Siły Zbrojne. Miały ten projekt granicy polskiej na odrze innesie, w takich w i w było warunkach, w tej nocy, gdzie. konspiracyjnej no tak, to tak, stworzył w tak, to jest... Bolesławów. Więc też postać do odzyskania. Po wojnie oczywiście drugi to większość już nie żyła bądź siedziała w kazomatach stalinowskich z obozu narodowego, ale niewątpliwie na emigracji wielka historia Stronnictwa narodowego, myśli, polskiej organu tego stronnictwa, wybitne postacie, Tadeusz Bielecki czy Wojciech Wasiutyński, ten jakoś się przebił do naszej większej pamięci świadomości i tak. pamięci, bo dożył roku 1989 tak. i katolicy społeczny od brata Alberta Chmielowskiego, od e, księdza Marcelego Godleskiego, aż po właśnie Stefana Wyszyńskiego Ale i wcześniej, ja Jana, ten, Pawła ten katolicy II. społeczny rozwijał się dużo wcześniej, zanim A, było to tak sformułowane, bo przecież tak i Zmartwychwstańcy, cała migracja po powstaniu listopadowym. I ksiądz Jakub Falkowski, twórca Instytutu Głuchoniemych na tak. Placu y, Trzech Krzyży. Tak. Wybitna postać, która, tak jak potem Róża Czacka, która y, sama dotknięta ślepotą, doszła do wniosku, że odda swoje całe życie na rzecz tego, żeby osoby niepełnosprawne, Ociemiałe. niewidome, ociemniałe, żeby mogły funkcjonować y, na zasadzie samowystarczalności, y, a więc nie w tym kompleksie y, niepotrzebności dla. Świata. Niezwykle ważna funkcja i osoba. I ksiądz Falkowski w XIX wieku, w pierwszej połowie, który to samo zrobił dla głuchoniemych. Też te wprowadził absolutnie... ich w przestrzeń publiczną. Mamy okay. do dziś rzecz jasna, ten instytucję i piękne postacie, na przykład w czasie powstania warszawskiego głuchoniemi walczą o niepodległość i są tam na placówce. Gdyby nie edukacja, gdyby nie ta, ten duch wielkiej afirmacji szacunku niepodległego państwa, który, w którym wykształciło się pokolenie Kolumbów, który był dominującą narracją w Drugiej Rzeczypospolitej. Były inne, ale ta była jakby ta Silna. najważniejsza, tak. najsilniejsza. Bo to było Czy... młode pokolenie, które było beneficjentami odzyskania przez Polskę niepodległości. Oni tak. się wykształcili jako pierwsze pokolenie w niepodległej. Polsce, a potem niezwykły zdali egzamin w czasie II wojny. No właśnie, czy możliwe byłyby takie postawy, prawda? Gdybyśmy nie odzyskali niepodległości w 18 roku, na tak. pewno ciężko byłoby znaleźć siłę w narodzie tak. do tego, żeby trwać w podziemiu, żeby był rząd na uchodźstwie tak. w czasie II wojny światowej, a tam też oczywiście narodowców było bardzo wielu, między innymi wspaniałe pokolenie. Kolumbów, czyli sinowcy Sztuka i Naród. Tak. Jedyny tak poważny organ kulturalny w, w konspiracji z Tadeuszem Gajcem, z Onofrym Kopczyńskim. My w naszym instytucie, szczególnie tą postacią się zajęliśmy. Wybitny kompozytor, pianista, poeta i twórca tak. właśnie sztuki i narodu. Andrzej Trzebiński, no, lista tych wybitnych y, twórców odwołujących się do romantyzmu, do Cypriana Kamila Norwida. Ich myśl przewodnia jest taka, że wojna ta, która wybuchła i ta ludobójcza, y, spowoduje, że już naród polski nie będzie po wojnie taki sam jak był. Że coś się wydarzyło, elity, y, y, co trzeba y, spróbować opisać. I tak jak romantycy opisali nasze potrzeby narodowe w połowie XIX wieku, tak Sinowcy doszli do wniosku, że teraz oni są powołani do tego, że muszą ponazywać to, co się stało, żeby przyszłe pokolenia narodu polskiego rozumiały ten fragment dziejowy. Sami zginęli prawie wszyscy. No to, o, to jakby nawiązując do, tej, do tego ostatniego zdania, ta niesamowita Ponura prawidłowość, że to środowiska narodowe bodaj zapłaciły największą cenę, dlatego że były prześladowane z bezwzględnym okrucieństwem przez obu okupantów, i bardzo długo i konsekwentnie wyniszczane jako, jako, no, to, jako to środowisko, jako ludzie, którzy niosą w sobie e, tą pamięć i niosą w sobie ideę. Bo nie tylko ich fizycznie wymordowali okupanci Niemieccy, sowieccy, a potem komuniści. Do 1956 roku, ale także pamięć o nich została niezwykle skutecznie zochydzona. Narodowe Siły Zbrojne to kolaboranci z Niemcami, narodowcy to antysemici. W zasadzie w powszechnej świadomości to były jedyne kalki, które nam pozwolono nimi obracać i tym kłamstwem budować mentalność Polaków. Nasz Instytut między innymi powstał po to, żebyśmy wreszcie tę prawdę o tamtych ludziach mogli pokazać i czynimy to w dziale naukowym. Powstała no, cała seria słowników, działaczy obozu narodowego, katolicyzmu społecznego, Encyklopedia Ruchu Narodowego, w dziale edukacyjnym, między innymi właśnie wystawy, między innymi właśnie o sztuce i narodu, o Onufrym Kopczyńskim, postaci, wydaje mi się, zupełnie w polskiej tak. świadomości nieznanej. On Ale był pierwszym redaktorem. Tak. Wspaniały człowiek ginie jako 20 w dziale dokumentacyjnym zebraliśmy ponad 30 kolekcji wybitnych działaczy obozu przede wszystkim narodowego, w tym na emigracji, ale na przykład, proszę Państwa, wśród tych kolekcji jest na przykład nieznana do dzisiaj i dopiero my ją porządkujemy, kolekcja po profesorze Feliksie. Konecznym. Czyli ogromna praca również dokumentacyjna, również naukowa, tak? archiwologiczna. Zdecydowanie. Przy... No bo mówimy... Znaczy ci ludzie, którzy w przestrzeni publicznej opowiadają, że nasz Instytut nie istnieje, a istnieje bardzo ważne jego ramię, to znaczy fundusz... No do tego po chciałem... prostu kłamią i tyle. Nie są <grym> zainteresowani <grym> naszą <grym> rzeczywistą, tak. wielonurtową działalnością. No, ale to trzeba potrafić dostrzec to, to, rzeczywiście mieć wrażliwość również taką, że zobaczy, że Polska składa się z różnych kolorów, z różnych wrażliwości. No i tą wrażliwość, którą wy przywracacie i zajęliście się systemowym od, no, odzyskiwaniem tej pamięci tak i tych ludzi. A, a to jest bardzo ładne sformułowanie, tak. panie Janku, bo rzeczywiście to jest systemowe odzyskiwanie pamięci. To znaczy te słowniki, które wydajemy, to my sobie przeminiemy, ale tak jak polski słownik biograficzny żyje do dzisiaj i jest bardzo ważnym źródłem. Do rozpoznania polskich elit, tak. tak samo te nasze słowniki, dzisiaj to jest po pięć domów. to będzie drogowskaz dla zrozumienia, na czym polega polska historia i to dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Jeszcze raz powtórzmy: wyniszczone, systemowo yy, wymordowane, anihilowane, tak, a żeby... z pamięci wykluczone przez zohydzenie. No tak. Yy, to yy, jeżeli. Pojawiło się to tutaj słowo sin, czyli sztuka i naród. Przez sztukę sztuka jest takim wehikułem, kultura jest takim wehikułem, również kultura popularna. Ta kultura popularna rozwijała się oczywiście w Polsce, ale pod dyktando wielkich rozgłośni radiowych, które narzucały swoje playlisty, e, które... No, koncentrowały się na pewnych wzorcach, które najczęściej były kalkami czy przeróbkami tego, co idzie z Zachodu. Postawienie na nowych twórców, na trochę inną, inny obszar polskiej muzyki, polskiej kultury masowej, to było też zadanie Funduszu Patriotycznego. Tak. Fundusz Patriotyczny powstał niewątpliwie dzięki panu ministrowi Piotrowi Gnińskiemu. To w ogóle trzeba powiedzieć, że jest to odważny człowiek, bo on podejmował bardzo trudne decyzje w ciągu tego ośmioletniego zarządzania Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja sam jestem bardzo mu wdzięczny za to, że zgodził się tak, żeby ten Instytut powstał. I Fundusz Patriotyczny stał się takim narzędziem, dzięki któremu chcieliśmy przekazywać państwowe pieniądze na rzecz podmiotów, które będą zainteresowane i nie tylko zainteresowane, ale będą autentycznie tworzyły dzieła w przestrzeni publicznej, bardzo różnorodne dzieła. Ale związane przede wszystkim z tym szeroko pojętym nurtem niepodległościowym, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o środowiskach obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. A zatem, jeżeli ktoś ma pretensję, że inicjatywy związane z upamiętnianiem Róży Luksemburg nie zostały przez nas e, w jakikolwiek sposób e, dofinansowane, to z góry e, uznaje, że zarzut jest jak najbardziej słuszny. Róża Luksemburg nie była. Bohaterką naszej opowieści. Tak. A więc te dotacje szły na rzecz przede wszystkim NGO-sów, czyli stowarzyszeń, fundacji. St fundacji, także na rzecz podmiotów samorządowych, czyli np. domów kultury. W Polsce, proszę Państwa, jest naprawdę bardzo dużo zakątków, gdzie. Są lokalni działacze, którzy są autentycznymi patriotami, to znaczy rozumieją historię swojej ziemi, mają olbrzymi szacunek do przeszłości tej konkretnej ziemi. Na przykład we wrześniu byłem w wielu miejscach na terenie Polski, między innymi w Międzyrzeczu. Jak poznałem tych ludzi, tego dyrektora muzeum tamtejszego, ja naprawdę nie wiem, jakie on ma przekonania dzisiaj polityczne, partyjne. W ogóle to nie było interesujące. Natomiast bardzo było interesujące, jak to, jak mi pokazywał salę muzealną, jak pokazywał mi rodzinę Unrugów. Tak, tego tak, admirała, który później tak. y, zapomniał języka niemieckiego w 1939 <laughs> roku. A oni byli właśnie stamtąd, z Międzyrzecza, jak pokazywał mi, jak upamiętniają pierwszych pięciu męczenników polskich, bo to właśnie w Międzyrzeczu, tam zostali zamordowani jego zdaniem I niech już taka pamięć pozostanie. Jak bardzo mocno pamiętali, że to jest jedyna część ziemi lubuskiej, która dotrwała do drugiego rozbioru Polski, a więc do 1793 roku i potem od 1945 roku znowu jest w Polsce. Oni mają własną świadomość historyczną. Jeżeli jeszcze poznaje takich ludzi, poznaje się ten patriotyzm lokalny, który funkcjonuje, no to dlaczego nie wzmacniać tak. tych nurtów patriotycznych? Znaczymy. Więc bez wątpienia byliśmy i jesteśmy zainteresowani, żeby Fundusz Patriotyczny docierał do takich środowisk. Jedna niewątpliwie z form naszego oddziaływania poprzez Fundusz Patriotyczny to także dotacje na rzecz na przykład filmów. Filmy dokumentalne, które powstają także za nasze, Pieniądze, próbowaliśmy je pokazywać w ramach tak zwanego filmowiska. Między innymi film, którym się szczyca naprawdę, wykonany przez rewelacyjnego producenta i znanego reżysera, czyli Duet Pan Kaczmarek i Pan Pilis. To jest film dotyczący Tadeusza Romera, czyli film mówiący o niezwykle ważnej postaci dyplomacie, który się wychowuje w szkole Dmoskiego podczas. Konferencji wersalskiej, a potem w czasie II wojny światowej, jako już wykształcony dyplomata po wielu placówkach, jest niezwykle odważnym człowiekiem i jego wielka czyn, który dzisiaj rozpamiętujemy szczególnie, to znaczy pomoc na rzecz Żydów. Tak. To jest ta sama opowieść, choć w innych warunkach geograficznych, bo w Tokio, która dotyczy grupy Ładosia, Rychlewicza, czyli Istanbułu, tak. też zresztą Rychlewicz, też osoba związana z obozem narodowym i także korporant jednej z bardzo ważnych korporacji akademickich. Mamy więc takie historie, mamy Te filmy, historii, filmy wydawnictwa, ale są wydawnictwa. Jeszcze, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo sam przeżywałem takie doświadczenia, że wydarzenia... Nawet jednorazowe czy festiwale, ale jednorazowe wydarzenia też tworzą coś, co niby jest ulotne, ale, ale właśnie nie do końca ulotne, bo zostaje. Mm. Dziś, w sytuacji, w której jesteśmy no, oblepieni internetem, oblepieni mediami społecznościowymi, ekranami, komputerami, smartfonami itd., nagle pojawienie się sytuacji, w której spotykamy się na koncercie czy na jakimś spektaklu. I te spektakle nie muszą być w jakiejś wielkim, wielkiej sali dużego miasta, tylko gdzieś na przykład w Sobolewie. Czy w jakiejś innej miejscowości? I Zarówno w wielkim, dzięki, jak i w małym tak, mieście. Tak. Pod Poznaniem wspaniała inicjatywa prowadzona przez Tomasza Łęckiego, ale też pamiętam pański koncert tak, tak. tutaj w Warszawie i pełna sala, gdzie można było wysłuchać wspaniałe teksty, pieśni w ślicznej też aranżacji właśnie te niepodległościowe. To są niby akta tak. jednorazowej takiej Aktywności, energii, tak, tak. którą pozyskujemy jako Polacy, ale nam, Polakom, ta energia jest potrzebna. Tak. To znaczy, tak jak e, mówił Pan również o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski. Niewątpliwie Jan Paweł II no, niedościgniony wzór tej, e, tego fenomenu, jakim jest dostarczanie nam, Polakom, wówczas niezwykle pięknej energii do tego, żebyśmy oddziaływali. Y i oddziaływania i tego, żebyśmy przeskakiwali mury, których tak po ludzku nie bylibyśmy w stanie bez niego y przeskoczyć. Natomiast dzisiaj nie ma Jana Pawła II, ale jest bardzo dużo środowisk ludzi, którzy oczekują na to, że będą mogli uczestniczyć w koncercie, że będą mogli pośpiewać. Pieśni patriotyczne. Tak. Proszę zobaczyć, co na placu Piłsudskiego tak, się dzieje. 1 sierpnia każdego. Tak roku. Ogromna, ta potrzeba się ogromna potrzeba spotykania. spotykania się. A w skali całej Polski to są małe, lokalne środowiska, które na przykład dzięki Funduszowi Patriotycznemu mogły się właśnie w tych dziełach lokalnych spotykać. Także ja jestem dumny z tego, że mogłem współtworzyć taką rzeczywistość patriotyzmu polskiego. To w sumie 684 projekty, które żeśmy tak. dofinansowali, a więc y, wydaje mi się, że duża praca, także duża praca moich pracowników, bo to jest także konieczność obsłużenia tych wszystkich projektów. Y, wydaliśmy 100 milionów złotych dzięki panu ministrowi Piotrowi Glińskiemu. To jest ta kwota, która do tej pory została wydana na rzecz funduszu patriotycznego. Oczywiście przymierzamy się do następnej edycji konkursu, który powinien być ogłoszony zgodnie ze zwyczajem w lutym 2023-2024 już. Roku. Roku. Kto może brać udział w konkursie? Udział w konkursie mogą brać wszystkie stowarzyszenia, wszystkie fundacje, mogą organizacje, brać, pozarząd organizacje pozarządowe, także samorządy, E, przede wszystkim e, miejskie domy kultury, tak. e, wszelkiego rodzaju Placówki instytucje, i... które e, mają swoje władze samorządowe. E, I bardzo, bardzo zachęcam, jeżeli dalej Fundusz Patriotyczny będzie e, trwał i w przyszłym roku będziemy mogli kolejną piątą edycję przeprowadzić, to bardzo jak zawsze zachęcam do tego, żeby składać do nas wnioski. I nie ukrywam, mówię to publicznie, mówię to także ekspertom, kiedy się. Z nimi spotykam, że niewątpliwie podtrzymujemy w ten sposób w narodzie polskim tę zdolność do rozumienia historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziedzictwa obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Po to fundusz. Powstał. Rozumienie historii Polski, to, to również rozumienie siebie. A na ile rozumiemy Oczywiście. siebie, to na pewno wiem, że 11 listopada to również nasze święto wszystkich, ale w szczególności również święto tych, którzy bardzo byli zaangażowani zarówno w Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, jak i w Instytut, jak i w Fundusz Patriotyczny, te wszystkie inicjatywy, które Instytut miał siłę, miał tą sprawczość generować inicjować i, i, i prowadzić. Tak jest. Jeśli ktoś by chciał w sposób systematyczny widzieć naszą działalność, to oczywiście zapraszam na stronę internetową idmn.pl, a także w Warszawie do naszego Centrum Edukacyjnego ulica Andersa 20. W ciągu jednego miesiąca mogą Państwo zobaczyć, że organizujemy tam od 5 do ośmiu imprez. Które no, są dla, dla nas, dla Polaków. Panie profesorze, z okazji święta niepodległości 11 listopada, święta wszystkich patriotów i wszystkich Polaków, serdeczne życzenia dalszych sukcesów i trwania Instytutu, jego rozwoju, rozwoju tych fantastycznych inicjatyw, jak na przykład Fundusz Patriotyczny. Tak jest, mam nadzieję, bo perspektywy można powiedzieć, że są różne i niepewne, ale. Za to nasze plany są pewne i zdecydowanie pozytywne. Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do budowy Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko-Narodowego. Mamy już kolekcje pierwsze, mamy już artefakta, m.in. wspaniałe związane z życiem i działalnością Ignacego Jana Paderskiego. Pozyskaliśmy je ze Szwajcarii dzięki... Ambasadzie Polskiej, pani Iwonie Kozłowskiej, pani ambasador. Mamy różne pamiątki u siebie w tych 30 kolekcjach, które czekają na Czyli to, żeby są. zostać wyzwolone i żeby mogły się pojawić w muzeum. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cudownego świętowania. Dziękuję bardzo.